prawie dojechaliśmy. Jakoś daliśmy radę po tych wszystkich dziurach. No. Czyli jesteśmy w Warszawie. Pod Warszawą. Nie, bo była tablica Warszawa. Przejechaliśmy tablicę, bo dla mnie to jest Warszawa. No siema. Jesteśmy u gości, więc nie nagrywamy, no bo jak jesteśmy w gościach, to tak mamy. No, jesteśmy w Warszawie, Międzylesie to się nazywa. Radość. Ale tutaj jesteśmy. Aha, teraz Międzylesie. Międzylesie, gdzie to jest dzielnica chyba, nie wiem. Trudno powiedzieć. No tak, zakupy robimy, a jutro się widzimy z naszym patronem Tomikiem. Tak, jutro jedziemy do Tomika. Także z Elą i jej rodziną byliśmy 2 dni. No, dzisiaj będziemy 2 dni kończyć. A potem pokora na Tomasz. No. No i wylądowaliśmy w jakiejś galerii. Tak, ale Wawer. Nie tu zrobiliśmy zakupy. No nie. Zakupy zrobiliśmy wcześniej, także mamy jakieś pamiątki z wakacji, z Warszawy. Pamiątki. Jesteśmy w galerii Wawer? Tak to się chyba nazywa. Nie, Ferio. Wawer tam pisało. Tam pisało Ferio. Wawer. A my jesteśmy tacy niekumaci. No, bo my nie stąd, my ze wsi. Wawer. To jest takie ciśnie wielkie. No. Ludzie. Także sprostowanie. Galeria Ferio. Ferio, ja tak widziałam. Popatrz, jak to jest ładnie zrobione. Co? Te cegły i te. No. Fajnie to wygląda. Takie połączenie właśnie tego metalu z cegłą. I jeszcze drewno do tego i w ogóle jest super. No. Właśnie wyjechaliśmy od pani Elżbiety. Poznaliśmy ją i jej rodzinę, czyli córkę, mężczyznę tej córki i córeczkę, synka. Cała rodzina mega uzdolniona, wrażliwa, dużo piszą, Jacek komponuje i śpiewa. Książkę. Dostaliśmy na pendrive jego jedną piosenkę, wywalczyliśmy tą piosenkę od niego, żeby, bo on trochę tak się jednak ma opory, żeby to pokazać ludziom, więc puścimy wam tą piosenkę, żebyście sobie ocenili. Naszym zdaniem piękna, bardzo piękna, fajna. To jest hit. Książkę nawet dostaliśmy. Znaczy napisał książkę, jego taką jakby, to autorską. Nie jest wydana książka, tylko to jest książka po prostu napisana i ona po prostu jest czeka na wydanie. Dla tych, którym po prostu on ją da i będziemy czytać. Także no, spędziliśmy tam dwa dni. No trzy było prawie. Było bardzo sympatycznie, super. Bardzo rodzinnie było. No, dłużej się nie da zostać, bo nasza rodzinka też czeka. Teraz jedziemy do Tomika na spotkanie, a potem to już zobaczymy, no bo strasznie szybko nam wrzesień zleciał. Bardzo jesteśmy z tego września niezadowoleni, bo pogoda była fatalna, zwiedza się bardzo źle, także no. Mało pokazujemy. Zupełnie nie jest według naszego planu, no ale takie jest życie niestety. Na także pogodę nie ma bata. Uciekamy teraz do Tomika, a wam puścimy piosenkę Jacka i ocencie. Na skraju kolejnego dnia rozpalam ogień, światła krzyk, abym mógł znów zobaczyć cię. Jedyna, dla której pragnę żyć. Tak jak ja, tak jak ty, tak jak cień. Tak jak mgła, tak jak świt, tak jak zmierzch. Bo wszystko, co w sobie mam, moja siła, wiara i strach, dla ciebie wciąż odsłaniam twarz. Bo wszystko, co we mnie jest, ciągła walka, ogień i szept, dla ciebie wciąż zatracam się. No i jesteśmy u Marty i Tomika w Warszawie nadal. I taki mamy widoczek z okienka na piękną Warszawę. Ale czad. Są w Warszawie i pijemy piwo na ławce pod Akademią Wojskową.
ta Koźniewo? No tutaj jest jednostka wojskowa, tu o. To masz nam wskazał parking, który dobrze by było, bo poprosiłam oczywiście, żeby pokazał, jakie parkingi są blisko nich, takie, że można ten, no po prostu na spokojnie przenocować i faktycznie tutaj przyjechaliśmy i jest rewelatka. Jest totalna cisza. Przynajmniej ale, póki co. Ale siedzimy sobie na ławce, idzie jakiś pan, przygląda się kamperowi, przygląda, no fajnie. Myślimy, idzie sobie dalej, a on, dobry wieczór Państwu, oglądam Państwa, wszystkiego dobrego, życzę, do widzenia. No miło. Ale to tak, siedzimy w miejscu takim, gdzie nie spodziewalibyśmy się nikogo takiego, kto nas ogląda. Przyszło 5 osób na krzyż, z tego jedna osoba nas ogląda. No. Także się relaksujemy. Jutro mamy jakiś taki dzień wolny. W końcu mamy dzień wolny. No. No, wieczór spędziliśmy z Tomikiem i z Martą. Było super zajebiście. Marta ugotowała nam bardzo, upiekła nam bardzo dobre jedzonko. O jest, kaczapuri. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem. No. Mega. Że było miło. No. I teraz sobie tutaj jeszcze wdychamy świeże powietrze. Bo jest ciepło i pierwszy dzień bez wiatru od dawna. Na Helu nawet tak nie było. Nie ma... Wakacje. W ogóle nie ma wiatru. Jest 18 stopni wieczorem. Nie, już powiedziałam strasznie dużo, teraz ty. Nie no, w tym razem nie planujemy zwiedzać stolicy, dlatego że 2 lata temu ją zwiedzaliśmy. Teraz, i dużo żeśmy pokazali. Tak, teraz w sumie przyjechaliśmy tutaj dlatego, że musieliśmy, bo mamy wizytę w Sandraku, na odwiedziny, więc po prostu tym się zajmujemy, więc wybaczcie nam, jeśli teraz wam nie pokażemy zabytków, natomiast na naszym kanale, jak się cofniecie 2 lata wstecz, to jest wszystko. Jest fajny film z Warszawy. No. Wieczorem żeśmy zwiedzali, dużo żeśmy chodzili. No. Także było spoko. A dziś, a tym razem po prostu tak, odwiedzamy widzów, jedziemy do soundtracka I jedziemy dalej. I jedziemy dalej, nie? No, w dół. Powoli w dół na Kraków. I tak sobie stoimy. Nockę w sumie staliśmy tutaj i cały dzionek na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. No. Spokój, cisza, wielki plac. Ogromny, bezpłatny. Jest mega. No dla nas jest naprawdę super. Nie, fajnie. Nie jest tak źle, jeśli chodzi o miejsca do spania w Warszawie. Ale w samym centrum ciężko, tylko że... W Gdańsku też było tak znośnie, jeśli chodzi o miejscówki. Gdynia nas bardzo negatywnie zaskoczyła. A tak to w dużych miastach zdarza się, że idzie znaleźć fajne miejsce. I wyspać się nawet. No dokładnie. Także taka miejscowa, wielki parking. Jest dobrze. Przesiedzieliśmy pół dnia w samochodzie, no bo Madzia montowała nowy film. Jeszcze zamówienia. No, także schodzi na takie rzeczy, nie? A teraz idziemy na spacerek, bo jest tak kurde ciepło. Jest koniec września, a jest jak lato. Naprawdę jest ponad 20 stopni, w słońcu grubo. W cieniu jest 20. No, jest superancko. Dobra, idziemy obczajać. Tomik pokazywał nam tutaj, że to jest strzelnica. Nieczynna i co jeszcze? Coś jeszcze pokazywał? No, różne nam bunkry, różne takie te pokazywali, więc idziemy sobie to zwiedzić tak na spokojnie. No, ale tu ładnie. Tu żeśmy jechali koło tego budynku wczoraj. Bardzo ładny. Z Tomikiem. No pięknie. A to wszystko odnowione, nowe dachy. Wszystko nówka sztuka. Ale ładne. Kurde, jak słońce wali. No i przyszliśmy sobie na tą strzelnicę, co nam Tomik pokazywał. Tylko nic nie widać przez to słońce. Jezu, jak to zarosło. Ale choinek. Będzie co na święta wycinać. Żartuję. No ale co tu ze strzelnicy, mało co. Tam jest budynek. Chodź, idziemy obczaić ten budynek. Mawka wszystko musi obwąchać. Nic nie może jej umknąć. Aha, czyli tutaj była strzelnica i stąd strzelali. Czyli tam są te płoty i mury. I tak to wygląda. No za dużo żeśmy nie popatrzyli, bo tam dużo młodzieży siedziało. I się wydygali nas. Trochę uciekło. No. A, tu jest ta dziura w płocie, co Tomik też mówił, że tędy możemy wejść. Poczekaj, bo jak chcesz jeszcze obczaić, to tam coś jeszcze jest. To poczekaj tu na mnie. Ha, jakieś budynki gospodarcze. Ale pachnie starym drewnem.
Trochę jak w kościele. Wow. Ale miejsce na sesję. Ty, ale normalnie tak ciemno, że szoka. W telefonie jasno. No. Ale jazda. Patrz, patrz jak telefon fajnie robi. Przecież tu jest ciemno. A tutaj jest całkiem czarno. Zaraz zobaczymy. O, pyk. Ale ładnie rozjaśnia. To można w telefonie zobaczyć, jakie jest foty. Nie wiem. No. Fajna miejscowa. Na foty fajna. Madzia, co ty na to? No, no. No to ściągaj. Ubranka. No dobra. Tak to wygląda. Jeszcze się gniazdka uchowały? Nie. Tylko przełącznik rozwalony. A tu, poczekaj Madzia, a tu dalej, a tu już jest płot. Czyli tu już jest koniec tego czegoś. Dobra, wyjdziemy tędy. Żeby nie przełazić dzieciakom przez strzelnicę, bo się stresują. A się wydygali. Widziałeś, jak te dziewczyny uciekały? No, już uciekły w krzaki, chłopaki tylko zostały, nie? A ty byś nie uciekał? Uff. Ja bym uciekała. Dlatego one uciekały, a nie. No tutaj też wczoraj byliśmy z Tomikiem. I też nam pokazywał, że możemy sobie tu stanąć kamperem, jakbyśmy chcieli, bo tutaj jest spokojna miejscowa. Tylko mówił, żeby nie stawać przy tych wjazdach. Bo to prywatne jest. Bo to już prywatne i ktoś sobie tutaj przyjeżdża. A teren, co teraz byliśmy, też fajny bardzo. No, bardzo fajny. Niby w Warszawie, a taka cisza. No bo to wszystko jest z dala, to jest na uboczach Warszawy. Tutaj jest poligon wojskowy, więc czasami tylko może pierdutnąć. No. Bo tutaj nie wypały ten, dezaktywują. Nie wybuchy, nie wypały. Madziu, jak ci się podoba inna Warszawa? Nie, nie ta ładna, turystyczna, tylko ta zwykła. Znaczy, nie chciałabym tu mieszkać. Natomiast, no teraz jest, no, na te potrzeby nasze to wystarczy. No tak. Ale ogólnie nie chciałabym mieszkać w dużym mieście już. Mieszkałam kiedyś w Krakowie, bo strasznie mi się to podobało, że jest wszystko pod ręką, no i tak ludzie dlatego mieszkają w mieście, że wszystko mają pod ręką, ale już bym nie chciała tak. No i w Poznaniu teraz też. Teraz już jestem stara i już potrzebuję czegoś innego. Stabilizacji. Tak. I zaraz będą komentarze, a dzieci, dzieci, kiedy dzieci? Mawko, kiedy dzieci? Mawka, kiedy dzieci? Mawka, kiedy dzieci? Co to jest? Wojskowe Biuro Historyczne. Imienia generała broni Kazimierza Sosnowskiego. Bla, 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 bla. Ale patencior. Ale potężny ten budynek. Tego Wojskowego Biura Historycznego. Tak więc mamy jeszcze pół dnia, to się szlajamy. Jutro rano musimy być u Sontraka. Na 9:00. Więc, no. No i soundtrackiem będziemy w zasadzie kończyć nasz pobyt w Warszawie. No i potem jedziemy dalej już. Na dół. Na dół. Na Kraków. Powoli. Mamy 400 tak km. Ogólnie to nam słabo ostatnio wychodzi zwiedzanie, bo pogoda jest zazwyczaj taka. No dzisiaj jest super pogoda, no to zeszło nam na czym innym. No i wracamy sobie z krótkiego spaceru. To takie coś. Tu... Prawie zlało się z pokrótlem. No ja mówię, co to za folia? Nie wiemy, co to. Mówię, co to za folia? Magda, przyczepiałaś coś? No, i tak mamy często. Poczekaj. Albo wchodzimy do kampera, to pieniądze mieliśmy pozwijane w drzwiach, powkładane. Nie. Ludzie są szaleni. Dziękujemy bardzo, nie wiemy komu. Sprytnie to ktoś tam włosował. Ale kiedy? No, 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 to, to skąd wiedział? Wiesz, kogo obstawiam? Kogo? Tomika. Tomika? To Tomiku wielbię lampy nam dawać. Ja pierdol. Ty, on jest szalony. No, właśnie. To myślę, że o Tomika. No ale kiedy on tu był? A tylko on wiedział, że my tu stoimy. Ja swoją robotę zrobiłam, teraz czas na Marka. Musi poobrabiać zdjęcia, które ostatnio robiliśmy. No i jak dokończy, to no będziemy tak mogli się przetransportować w nowe miejsce. I tak to wychodzi, jest różnica, nie? W kolorystyce, w cieniach. Dobre zdjęcia to dobre zdjęcia, nie? Bo dobre nogi. Bo dobry aparat. No i fajne. Będziemy się tak licytować. No i fajne buty. Ważne, żeby oni byli zadowoleni. Buty są zajebiste, bo są wodoodporne. I bardzo wygodne. I bardzo wygodne, naprawdę. To nie, że ściemniamy, że wiesz, cukrujemy. Jeden płomień w nas, jedna magia chwil, jak odwieczny sen o każdej z nich. Jeden oddech gwiazd,
rozjaśnia mrok, gdy gubimy się w kolorach łąk, w kolorach łąk. Jak wodospady, gdy płyną kamienne łzy, jak aniołowie, nie widzi nas nikt. Jak wilcze dzieci, błądzące w marzeniach i mgle, ciągle czekamy, by spełnił się sen. Przejechaliśmy morze z 500 metrów, a zajęło nam to jakieś 25 minut. To jest masakra. I jeszcze mamy jakieś 500 metrów, żeby dojechać do celu. Ale po prostu to, co się dzieje, to jest jakaś masakra. Dlatego nie lubimy dużych miast, bo poruszanie się tutaj to jest po prostu jakaś masakra. A zwłaszcza Warszawy. A jesteśmy w niedzielę wieczorem, specjalnie jedziemy w niedzielę wieczorem zamiast w poniedziałek rano, licząc, że nie będzie ten, ale nie udało się. Wystarczy, by śnić, jak wodospady, gdy płyną kamienne łzy. Jak aniołowie, nie widzi nas nikt. No i w takim obskurnym miejscu będziemy nocować. No ale to jest najbardziej cicha uliczka tutaj przy głównej ulicy, bo tutaj to już jest masakra. Jeden wielki szok, szał. A tu też niby parkingi oznaczone, czy jak to jest? P, czyli tutaj też. Nie wiem, jak to jest. Trzeba iść obczaić. Jak tu jest z parkingami. Ale droga jest masakrycznie ruchliwa i głośna. No, to będzie tak całą noc, wiesz o tym? No wiem. Więc tylko zatyczki. Ciekawe, jak oni tu stoją, bo oni tu też jakoś stoją. No i tu mamy parking płatny przy soundtracku. No i taki hałas. No Kuzma, droga, wiesz, siedziba firmy, no to nawet dobrze, że jest przy tym. No dobrze, ale... dobrze, no ale... Tylko ja bym tu nie chciał później spać. Bo on mówi, że nam otworzy bramę i będziemy sobie na placu mogli spać. No nie bardzo mi to. Tu jest za głośno. Chodź, zobaczymy, jak to z parkometrem jest. Opłata minimalna 10 minut 50 groszy. No ale nam tylko rano potrzebne. A to jest od której do której? Czy to jest cały czas płatne? Od 8 do 20 i będzie piątek. Od 8 do 20. No to czyli jutro od 8. Chodź, obczajmy tutaj. Czyli parking jest tu. A tam, gdzie oni stoją, nie stoją na parkingu formalnie, czy nie? No, niby tablica tam jest, że parking płatny, czy... Who go wie? Zamknąć z mojej strony? Tak. Patrzcie, jaki tu jest hałas. Nie wiem, jak my dzisiaj będziemy spać. To jest makabra. No i rano musimy tam być na placu, nie? U soundtracka. U pana Filipa. Parking tutaj jest taki trochę nie za bardzo dla kampera, bo on jest pół na pół schodnikiem. I tak będziemy krzywo stać dzisiaj w nocy, będziemy mieli odpływ krwi do nóg. No ale cóż, tutaj po prostu lepiej nam stać za tym budynkiem wielkim, bo mniej szumu tu jest. Tam jak już wyjdziemy w tamtą stronę, albo właśnie byśmy stanęli na zakręcie, gdzie jest bardziej prosto, to znowu bardziej głośno, więc... Mówię, że krzywo stoisz. Znaczy, że nogi będą nam, wiesz, w dół spadać. Trzeba tak stać, bo no wiem, widzę. Wierzesz na chodnik. Dałeś radę. W miastach, jak wierzesz na chodnik, to dostajesz mandat. A w Warszawie trzeba wierzyć na chodnik. Będzie. Tylko trochę prościej, ale zawsze coś. Jest okej. Okay. Przeżyjemy tę noc jakoś. Może już nie przyjeżdżajmy do Warszawy.